działa. To jest całkiem przyjemne. Dzień dobry, kochani. Z tej strony oczywiście wasz ulubiony, słuchajcie, Jupyter, czyli ja, Cyfer. Dzień dobry. Dobra, moi drodzy, dzień dobry, jeszcze raz oczywiście bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym ajzaczku. Dzisiaj, słuchajcie, mamy specjalny ranik. Znaczy specjalny może tylko i wyłącznie z nazwy, bo lecimy konkretnie na Darkroom, bo jakimś cudem unikłem tego na Judasie. Nie wiem, jakim sposobem jeszcze tego ranu nie zrobiłem. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, podstawowym moim problemem jest to, że mam tylko i wyłącznie jedno serce póki co, więc fajnie jakby był tu jakiś spirit heart. No i elegancko, kurde, elegancior. Dobra, to se bumpniemy. Przyda nam się piąteczka kolejna. Wziąłbym sobie kartę Ace of Diamonds, okej, mogę zamienić wrogów w pieniądze. Teraz muszę znaleźć, że tak powiem, najbardziej zatłoczone pomieszczenie, jakie się da, więc poczekam w sumie z tą kartą, jak znajdę jakieś miejsce 2 na 2. Dobra, pierwsze girdlingi, Jezus, jaki to jest prosty boss, bardzo dobrze. Elegancior, pięknie. Kurde, co ja z tym elegansiorem mam? Nie wiem, człowiek chyba Rywka za dużo oglądał. Dobra, mamy pięknie, ładnie box of stuff. Oh my god, oh my, oh no. Dobra, jest to najsmutniejszy start materiału, muszę to powiedzieć wprost. Dobra, biorę pieniądze, idziemy na kolejne piętro, także brimstone papa. Dobra, mamy boiler room, pięknie, ładnie, elegancko, high. Więc możemy... Dobra, liczę dalej, że dostanę jakieś fajne itemy, biorąc pod uwagę, że no kurde, niestety musieliśmy brimstone'a zostawić, czemu? Ale jeszcze można to wygrać, oczywiście. Brimstone, no, może już się nie trafi, co prawda, ale dalej mogę dostać jakieś fajne itemy. No i elegancko, pięknie, przecenka tutaj. Oczywiście, no z racji, że słuchajcie, idziemy kurcze blade na Dark Room, no to nie ma problemu, żebyśmy brali Demon Deal. My żadnego klucza dzisiaj nie potrzebujemy. Niby, kurczę, mam pokonanego Mega Satana, więc jeszcze bardziej spoko z tego powodu. Dobra, to muszę rozwalić. I walczymy z moim... O, to Foken, ulubieńcem. O Jezu, ty masz obrażenia z tyłu za plecami. To nie fajnie, kurczę, nie wiedziałem. 8-bill, większa szansa będzie na planetarium od kolejnego piętra, to mi się podoba. O, cześć Krampus, dzień dobry. No, ciebie się już nie spodziewałem. O Jezus, przepraszam. Obrywałem sobie. No nie, no znowu obrywałem, nie podoba mi się to. Co ty X-em walisz? Co X-em, kurde? Dobrze, pięknie. Lamp of Call, nice. Używamy se karty The Moon. Oh my god! Co my tu mamy? Satoniący? O, biorę Satoniący, kurczę. To jest naprawdę dobry item, kurde. Dobra, nie ma co płakać po Brimstone'ie. Słuchajcie, nadal mogę jakiegoś techeksa albo technologię dostać i też będę zadowolony. A teraz przede wszystkim to potrzebuję jakiś jeden chociaż kluczyk. Dzień dobry, panie... Last? Ty się Last nazywasz? Nie pamiętam, kurde. O, i pięknie, no i kurde, patrz. Może co prawda Brima nie wezmę, ale za to dwa itemiki bonusowe na tym piętrze mam. Dobra, o nie. Tu muszę uważać podwójnie. Mam tylko jedno serce, trzeba pamiętać. Dobra, ciebie już nie ma i ciebie też nie. To mi da Bonharta, więc biorę. O, my gy! Wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Satoniący sprawiają, że Backstabler cały czas działa. Także pięknie, elegancko, że tak powiem. Elegancko, elegansior, moi drodzy. Jezu, ten elegansior to ze mnie dzisiaj nie wyjdzie normalnie. No i pięknie, ładnie. Teraz tylko, kurde, będę znaleźć gdzieś klucz. Dobra, elegancko powiem. Hej, jej, to było sus. Dobra, wyskakuje, pięknie. No i elegancko, no i rozwalony, i HP upik, to mi się podoba. Nie. Dobra, udało mi się uniknąć na szczęście strzału. Po drugą połówkę klucza nie mam co iść tak naprawdę, nic mi ona nie da za dobrego. Bo i tak mam, kurde, Book of Belial, ale by się przydała dzisiaj jakaś kostka, nie? Karciocha? O, idealnie. Ja bym sobie jeszcze to wziął. No i elegancko. Dobra, poradzę sobie z nim bez większego problemu. Jak go rozwaliłem normalnie, to tym bardziej na lustrzanym odbiciu. Szczególnie, że mam The Magiciana. Ale kurde, było niefajnie przez chwilę, muszę powiedzieć. No i najfajniejszy fragment. Mogę wejść sobie, kurcze blade, do treasure roomu teraz. Na eleganckości. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy, kurde, ciulowy item. O, proszę, mamy tutaj boss challenge room, ale no niestety nie wejdę, bo mam za dużo HP, oj, jak to się zadziało? Dobra, prosty, bosiki same dzisiaj coś, nie wiem, kurde. Zero defu absolutnie, ty. Ale te maską finfe mi się zwraca. Dobra, panie Kerstrum, co masz do zaoferowania? 9 żyć, co ty gadasz? Biorę. Dobra, pytanie, czy ja chcę się na boss challenge room zbijać i chyba to zrobię, ale za chwilę. Okej, wy się uspokójcie na bo wiedziałem, za chwilę się zbije. Sam zdecyduję, kiedy będzie ten moment. Warto będzie się przejść, bo mam oczywiście 16% szans na to, że znajdę, kurczę, blady na tym piętrze planetarium, więc byłoby całkiem spoko. Czy muszę mówić, że to jest jeden z ulubionych przedmiotów, który sprawia, że ja w ogóle nie muszę niektórych pomieszczeń czyścić? Chyba nie muszę. Dobra, wydaje mi się, że to piętro jest ogromne. To tym bardziej śmieszne, że od razu trafiłem na bossa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie kurde czachowy. Witam pana Grzybka. Zobaczmy najpierw, co tutaj będzie. Okej, okay, HP upik, więc elegancko. Odzyskam trochę HP przynajmniej, ale jak na razie bym poszedł sobie w tą stronę. Fuck you. A, i tutaj nie ma, kurcze, blade planetarium, tylko jest minibosek. Okej. Okay. Minibosy są spoko. Jest to zawsze jakaś szansa na dodatkowy item. O Boże, ja mam placjentę. Zapomniałem. Dobra, no to co powiem, no lecimy klasyczkiem. Startujemy tutaj, cyk, cyk, cyk. Uruchamiamy. Jeszcze strength'a używamy, kurde, rozwalamy to pomieszczenie, człowieku, w moment. Dobra, pięknie, ładnie. Dalej mam takie same szanse. Do walki z matką jeszcze jedno piętro. Więc mam nadzieję, że teraz, kurde, planetarium dostanę. Ale jak to mówią, nadzieja matkom głupich, nie? Czy coś tego rodzaju, to było niefajne. No i już, kurde, bele, tak, byłem se w Angel Roomie. A pytanie, czy oni padną sami? Nie, nie padniecie sami, macie za dużo hapeta. Ała, przydałbym się jakiś damage up, żeby, kurde bele, żeby te promieniowanie biło mocniej. Dobra, i ostatnia faza, tak? Jeśli dobrze pamiętam, są trzy fazy i to jest ostatnia. Pięknie. Dobra, czyli boss, kurde, i item room są w jedną stronę. Strasznie wielkie piętro, kurde lebele. Nope. Dobra, zastanowię się, słuchajcie, jak pokonam bossa, może to wezmę, chociaż, kurde, ja nie mam żadnej fajnej puli itemów, więc w sumie co ja bym mógł trafić takiego? No nie ma tam prawie nic, nie? No i teraz D4 nabiera sen, chociaż nie, to zmieni mi plecak, więc żal. Dobra, falenik, czyli item z Devil Roomu. Także szanse na Brimstone'a dalej mam. Dobra, jeden, drugi pokonany. A badonik, kurde, mamy. No to idziemy po te D4. Chociaż, kurde, szkoda mi kota. Wiecie co, mam plan. Biorę sobie te D4, ale nie używam go jak na razie. Użyjemy go troszeczkę później. Dobra, czym prędzej znaleźć bossa. Rozwalę matkę, słuchajcie. Powiedzmy, że przejdziemy se na łumby i na łumbach pierwszy raz użyję D4, nie? Mam nadzieję, że trafi jakiś break podejścia, a nie, kurczę blade, jakiś totalny shit. Proszę, gro, oddaj mi naprawdę coś dobrego, jeśli już, kurde, daję ci takie itemy. Mam tu Z2, Z3 itemy z Devil Roomów, nie? Dobra, w sumie mogę tracić HP na wchodzenie do takich pomieszczeń. Czy jeśli będzie Sacrifice Room, też mogę z niego korzystać, bo i tak te HP stracę. Co tam w sklepie słychać? O, more options, fajnie. Kolejny item do rerollu. Czym więcej, tym lepiej, moi drodzy. Będzie zabawniej, mając więcej itemów, kurde. Toż się mi musiała trafić najbardziej hapekowa. Dobrze, że tych itemów nie wymieniałem przed walką. Dobra, byleby mi się missing no nie trafiło. Chociaż nie wiem, czy mam odblokowane. Dobra, let's do! Idziemy na dół! Co my tutaj będziemy mieć? Absolutnie nic fajnego. Dobra, no to co powiem wam? To jest chyba najlepsze miejsce do użycia D4, nie? Okej. Okay. Dobra, i mamy rolika. Pięk... Wafer! Nie, to jest, słuchajcie, użycie D4 było dobrym pomysłem, nie? Jeszcze mam Godheada, kurde, więc będę miał, kurcze blady teraz na każdym piętrze, czyli całych dwóch Devil Roomy na 100%. Dobra, kolejny boss pokonany. Mamy piątą faleczkę, już niewiele zostało. Dobra, muszę najpierw w ciebie pakować, bo ty, kurcze blade, będziesz... Ała, respił mi te właśnie potworaki. Dobra, jeden boss rozdupcony, drugi rozdupcony, jeszcze mi ten... siodło zostało, pięknie. Soul of Eden, co ty gadasz? Mam podwójny rol na cokolwiek. Ja chyba wiem, gdzie to Soul of Eden wykorzystam, wiecie? Jak pójdziemy, kurde, do Devil Roomu, bo powinien zostać jeszcze otwarty, więc w teorii będę mógł Wolf of Belial zrelolować najpierw Edenem na jakikolwiek inny item Angel Roomo... Devil Roomowy, przepraszam, Angel Roomowy. Fajne te Angel Roomy, nie? Takie... takie nie bardzo. Halo, halo, proszę się uspokoić. Jezus, czemu same wybuchowe muchy muszą się tu respić? Uważać do ciebie i na boki, i na wprost, żeby nie stać. Bo możesz mi niefajnie przyrypać. Dobra, Gemini. Ow! Ty! Ale żeś pomógł mi, anioł! O kurde, kolejny anioł, co ty gadasz? Ty walisz, czekaj, w linii prostej i na boki, nie? Ała. Dobra, ty już padłeś i ostatni bosik z listy. No i pięknie. O, Sot Onion, to jest fajny item. Dobra, pierwsze co, Soul of Eden? Mech, House Dice? Ja pierdzielę. Ty, czekaj, ja... O Boże, ja mam Tarota, ja mogę od razu do bossa iść, ale fajnie. No i to mi się podoba, to jest fajne, kurde, podejście już. Zero diffu, kurde, w znalezieniu bossa jakiegokolwiek. No ja was proszę, to jest coś, o co walczyłem, nie? Jeszcze, kurde, na dzień dobry Holy Mantle mam, więc pięknie. Dobra, plazmocysta, ty musisz paść szybko, kurde, bo ty strasznie dużo pocisków wyrzucasz. No i niestety oberwałem, więc mam nadzieję, że oddasz mi jakiś fajny item za to. O, Angel Room, siema. Oh my god. Oh my, ja biorę to. No i dobra, zwiększę se szanse na kolejny Angel Room. Jeszcze jeden może być, nie? Dobra, będę miał dodatkowe serducho na kolejnym piętrze, to mi się najbardziej podoba. O Jezus Maria, ty, uspokój się! Jezus, przechodzenie tego piętra to jest zawsze utrapienie, nie?
więc hyc! O kurde, szkoda, że to jest klątwa Emperoru, bo nie będę mógł stąd wyjść. Ale czy ja chcę po łąbach jakoś chodzić znacząco? Raczej nie, kurde. Raczej nie. Większe ryzyko tylko by było, że stracę całe HP, kurde, zanim dojdę do Dark Roomu. Ej, ej, przestań, przestań, powiedziałem. Ja pierdyle, kolejny Angel Room, co się dzieje? Picking 15 serc równa się Angelic Familiar. Biera to, kurde, bele. Z tą też powalczę, no bo już, kurde, jak mamy móc, to móc. Że tak powiem. Chyba nie muszę mówić, że przejście tego piętra jest speedrunem. Dobra, przynajmniej mam Woofera, więc nie obrywam wcale dużo. On wcale nie jest ciężki, cyfer, pamiętaj o tym! Dobra, ale tutaj masz jeszcze chyba mniej HP niż w tamtej formie, szczerze. Dobra, już jesteś pod końcóweczkę. Pięknie, panie drogi. Panie drogi, już po tobie. Elegancko. Oh my god, Judas Tonycz odblokowany, zarąbiście. Dobra, tu na bossa nie idę od razu. Ja najpierw... O nie, czemu? Dobra, wezmę to. O, dobra decyzja, ser. Oh my god, tu jest złoty item. Dobra, wrócę po ciebie, kumplu. Chociaż nie, ty przestaniesz być złoty, bo wyszedłem. Fuck. Potrzebuję więcej HP przede wszystkim, bo nie mam, kurde, jak brać tych itemów. Ała. Spirit hearty by mi się przydały. Dobra, roluję to. Broken stopwatch, okej. Okay. Oh, that's key. Bardzo nieprzydatny item. Dobra, teraz tak, żeby nie obrywać. Przypadkiem. Au. Oh fuck.